Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Co za tym idzie dzisiaj... O, baterijkę dostaliśmy, sympatycznie. O, pizza widzę, super. Także moi drodzy, dzisiaj plan jest następujący. O, widzę, że nam trochę kifrutów wyrosło. Co prawda... Potrzebujemy ich 500. Ja się trochę obawiam tego zadania, bo zostało nam, słuchajcie, 17 dni. To nie jest dużo, ale oczywiście przerabiamy, także zobaczymy też, ile nam wyjdzie, bo 18 sztuk... nie 18. 8 sztuk, zobaczymy, ile nam z nich tak na dobrą sprawę wyjdzie, bo szczerze jestem tego bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. Dobra, widzę, że też zrobiło nam się tutaj kilka rzeczy. Ile to jeszcze go... Aha, tu się tylko goldbary, widzę, robią. No możemy zrobić jeszcze, słuchajcie, kilka kegów, chyba, albo i nie, tylko 3, ale zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja z żywicą. Miło by było, jakby się dzisiaj jakaś pojawiła. Uuu, dużo. Dobrze. Nice. Dobra, no to będziemy, słuchajcie, mieli... Może nawet uda nam się zrobić wszystkie kegi tutaj. Byłoby niezmiernie miło, gdyby tak się okazało, że będzie. Nie obraziłbym się. Jak w ogóle wygląda sytuacja w szklarni? Nic na nie wyrosło. Dobra, to nie musimy tutaj dzisiaj zaglądać. Tutaj widzę, że też nie bardzo. Cokolwiek nam się robi. No dobra, no to teraz już jest kwestia tylko, żeby... O, widzę, że jeszcze kaperbarów się trochę zrobiło. Możemy zrobić 12 kegów. I brakuje nam kaperbarów. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest 12. Dzisiaj w ogóle odwiedzimy też Ginger Island. W sumie to trochę źle to chyba wkładam tutaj. No bardzo mało nam brakuje. O Boże, nie! Trudno, muszę to rozwalić. Jeden pójdzie w odstrzał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć potrzebujemy jeszcze, żeby mieć tutaj pełną kolekcję, więc... Jest spoko. Robin w ogóle dzisiaj, widzę, skończyła też kolejną szopę, więc też jest ten plusik dla nas dosyć duży. Dobra, zostawmy tutaj Oak Resin, bo ono nam się przyda. No Clinta to my na pewno nie ogarniemy, chociaż ja, wiecie co spróbuję zrobić? Spróbuję do niego pójść teraz, jak on jest jeszcze w domu. Może jakimś magicznym cudem będzie stać przy ladzie i da nam po prostu możliwość ogarnięcia tego, chociaż wątpię w to bardzo. Zróbmy sobie oczywiście jeszcze triple shot espresso. I co? No i będziemy musieli też dzisiaj do cyganeczki wpaść na chwilę, zobaczyć, co ona tam będzie dla nas miała. Robaki... Nie ma robaków dzisiaj. Przynajmniej tutaj. Miło by było naprawdę, wiecie co, gdyby się udało tego Clinta, kurczę, ogarnąć. Może będzie jednak chłop stał. Chociaż biorąc pod uwagę godziny, to on chyba o 9 otwiera, więc teoretycznie o 9 wyjdzie, więc... Ale problem jest taki, że nie wydaje mi się, żeby się dało tutaj cokolwiek zrobić, bo koniem... No, ha, 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 mogę! Dobra, okej. Ja nie wiem, czy wcześniej mi pisaliście, że jest taka możliwość, żeby to zrobić, ale widzę, że można, więc jest duży plus. Także słuchajcie, tutaj myślę, że no nie zdziwicie się, jeżeli znowu zrobię magiczny myk, bo mamy aż 100 geod do zrobienia. Im więcej tutaj tych binów, tym lepiej dla nas. Więc, no rozwalam 100 geod. Także ja wam to przyspieszę i słyszymy się za chwilę. Okej, słuchajcie, zostało nam 10 geod, więc stwierdziłem, że zrobię to z wami. Generalnie mieliśmy, znaczy mam chyba troszeczkę mniej szczęścia niż poprzednio, bo poprzednio nam chyba więcej leciało tych kibinów całych śmiesznych. O, chociaż widzę, że ta końcówka trochę nadrobiła, bo wow. Dobra, nadrabia. Nadrabia końcówka. No, źle nie jest, ale cały czas pamiętajcie o tym, że mamy do posadzenia, musimy zasadzić łącznie ich aż 500. A to jest tylko 30, więc jak na tyle geod tak mało wpadło, to troszeczkę Lipton. Ale dobra, nie ma tego złego, zobaczymy. Może się okaże, że będzie wszystko spoko. Więc teraz tak, plan jest następujący. Pójdziemy dzisiaj do cygany.
to na pewno. Ale zanim to zrobimy, chciałbym przejść się jednak po wszystkich tutaj właśnie tych robaczkach. No i spróbować zebrać jak najwięcej po prostu jeszcze tych dodatkowych. Wydaje mi się też, że jak my chyba zbieramy nasze rzeczy, to tam, nie pamiętam teraz, czy wypadają, czy nie wypadają. Ale generalnie, no... Kiepsko to widzę, słuchajcie, powiem to w ten sposób. Kiepsko to widzę, to zadanie. Ale może źle nie będzie. Dobra, Winter's Rot. Powiedz mi, koleżanko, że masz Sweet Gambery, co? Będziesz dzisiaj miała Sweet Gambery? No i nie masz dzisiaj Sweet Gambery, oszukujesz. I to mocno. Szkoda. Wielka szkoda. No ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze tutaj, przejedźmy wszystko i zobaczmy, czy czasem jakichś robaczków gdzieś nie będzie. Moglibyśmy sobie też do zakazanego lasu, wiecie co, spróbować wejść. Bo tam często, gęsto też są robaki, a no cóż, przydadzą się. W każdym razie, teraz jak już wszystko sobie tutaj ładnie ogarniemy, wrócimy się na farmę, zasadzimy to co mamy i lecimy od razu na Ginger Island, żeby zobaczyć jak tam sytuacja wygląda, bo tam chyba też będzie sporo robaków. Więc może jeszcze uda nam się jakieś zrobić, plus moglibyśmy, wiecie co, pościnać wszystkie palmy, które nie są mi do niczego. Chociaż nie, może palm nie będzie, może palm, słuchajcie, jednak nie ruszajmy, bo one nam się mogą przecież przydać. No dobra, to tutaj chyba nie będzie zaskoczeniem, jeżeli ja to teraz wszystko zasadzę. Plus muszę jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że mamy jeszcze przecież te. Mamy jeszcze zrobione nasiona. Ale ile ich tam jest? Nie mam pojęcia. No i tu może już być problem mój. Tutaj muszę pamiętać, że mamy... O właśnie, czekajcie, wiecie co, zrobimy tak. Ja sobie to usunę, żeby przez przypadek nie zasadzić tam, gdzie nie powinienem, prawda? Dobra, ile mi z tych 8 wyszło? 15! No nie powiedziałbym, żeby to był jakiś super hiper turbo zysk na tym, ale no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc tutaj niestety nic więcej nie wymyślimy. Też zastanawiam się, wiecie co, czy nie użyć może jednak faktycznie, tak jak mi pisaliście wcześniej, speed grow, żeby to wszystko tutaj szybciej nam trochę wyrosło. I może zaraz jednak to zrobię, tylko teraz tak, na początek to... A, tutaj widzę, w ogóle nic z tych seedsów nie... Tutaj co, jeden dzień, niektóre, dobra. Okej, no to teraz tak. Standardowo pozostawiamy wszystkie metale. Widzę, że tutaj mamy też copper ore, więc powinien nam się zrobić jeszcze kolejny ten. Udać w sensie zrobić nam kolejny. Tak by the way, mam za dużo rzeczy tutaj. Wypadałoby, wiecie co, zrobić porządek, ale znacie mnie doskonale i wiecie, że jestem typem absolutnego zbieracza, więc dla mnie to niech nawet sobie tu zostanie. Nie wsiadaj na konia, tylko napij się kawki, bo mój drogi, lecimy na góry. Także zobaczymy, jak tutaj jeszcze wygląda sytuacja. A, i jeszcze te nawozy będzie trzeba zrobić. O, tutaj na dole widzę, że są robaki. W ogóle chyba pierwszy raz widzę je tutaj na dole. W sensie nie widziałem ich chyba tutaj wcześniej nigdy. Dobra, przez koło PAM i koło autobusu przejeżdżaliśmy, więc tutaj nic nie zdziałamy. Jest Leon, dzisiaj jest piątek, więc i tak nie możemy dać żadnych giftów. Tutaj widzę, że są jedne robaczki Snowgem i tam już widzę, że nie ma. Więc jeszcze nam zostaje tutaj ten cały fragment też przy Community Center i tutaj przy domu Robin. W ogóle to tak, mamy, słuchajcie, z tego co się orientuje, mamy chyba jeszcze do wybudowania windmill. Chociaż raczej go nie będę używać, ale no jakby nie patrzeć, chciałbym jednak mieć wszystkie budynki chyba wybudowane. Więc to też będziemy musieli wybudować. Jest jeszcze studnia, ale ta studnia to tak, wiecie, nie do końca w moim wypadku, bo w sumie nie będziemy jej chyba potrzebować, jeżeli... Dobra, Void Spirity, słuchajcie, no trochę jeszcze brakuje. Małorok krabów zostało, mumie, pepper rexy, serpenty i magma sprite. No magma sprite, no to wiadomo, że będziemy tutaj cisnąć na Ginger Island w kopalni, więc myślę, że to też wypadałoby zrobić. Także myślę, że tam się też na pewno wybierzemy. No w sumie, jakby nie patrzeć, niedużo nam tego zostało. No najgorsze wydaje mi się chyba z tych wszystkich tutaj mobów, które mamy do zabicia.
No to chyba będą mumie jednak i T-Rexy, dlatego że bardzo rzadko jesteśmy w stanie natrafić na taki biom, gdzie one występują, chociaż szybciej dostaniemy mumie niż, tak mi się przynajmniej wydaje, niż dinozaury, więc to swoje robi. No dobra. No nie widzę, żeby tutaj coś więcej było, więc w takim razie lecimy sobie szybko na Ginger Island, przelecimy sobie i sprawdzimy te miejsca, w których z reguły powinny być robaki. Zobaczymy też, czy coś nam wyrosło, ale wydaje mi się, że raczej na pewno. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby wyrosły nam chyba starfruity. Tak mi się przynajmniej coś wydaje w mojej główce, ale to może być tylko w mojej głowie. Więc zaraz wszystko się okaże i zaraz wszystko zobaczymy. Dalej nie mogę przeboleć tego, że musimy płacić za bilet na Ginger Island. Pomimo tego, że poszło kupę pieniędzy i kupę wszystkiego na to, żeby w ogóle naprawić ten statek. Dobra, robaczki. No najbliżej robaczki to chyba będą na Ditchside'cie tutaj. Oby. No mam jeszcze kawę 2 minuty. Ojej, a ile tu rzeczy się ogarnęło. O, Artifact Trove. Okej, ale widzę, że... O, złoty kokos. I tutaj już nic nie ma. Tutaj wiecie co, to w ogóle by mi się przydał ten... Bomba, jakby nie patrzeć. Szybciej by nam to poszło. Ale dobra, zdobywamy kilka rzeczy, więc spoko, drzewa myślę, że też sobie zetniemy, no bo to jest oczywiście hardwood. Także słuchajcie, tutaj w pewnym momencie z hardwoodem, jak sami widzicie, w ogóle nie ma problemu, naprawdę. Zawsze pamiętam, że ten hardwood był jednak takim surowcem i materiałem, który no nie był zbyt łatwy do znalezienia. Oprócz tutaj, bo inaczej, kiedyś słuchajcie, nie było w Stardew sadzonek mahoni. Serio, nie było czegoś takiego, więc jedyne możliwości zbierania hardwooda to był tak na dobrą sprawę zakazany las. I tylko tam można było po to chodzić i tylko można było tam to zdobywać, natomiast nie wiem od której aktualizacji, ale wydaje mi się chyba, że od aktualizacji z Ginger Island chyba właśnie wprowadzili te sadzonki mahoni. I to naprawdę robi robotę. Naprawdę robi robotę. Jeszcze jak mamy tutaj oczywiście nawóz na przyspieszenie rozrostu, to już w ogóle można tak na dobrą sprawę, wiecie, jak macie kupiony ten do rozbierania, ten woodcutter cały. No to. No tak, myślałem, że starfruity są gotowe do zbioru i widzę, że drzewka owocowe również. No dobra, no to słuchajcie, w takim razie te starfruity. Zbierzmy i w następnym odcinku będziemy musieli pojechać na pustynię i kupić. Tylko mam do Was prośbę gigantyczną w komentarzach. Niech mi ktoś napisze, ile mam, ile potrzebuję tych starfruitów, co? Ja je zaraz policzę, ale ja pewnie zapomnę i tak, więc. Będę wdzięczny za jakiś tam komentarzyk, ile sztuk konkretnie potrzebuję, bo wiecie, mam to już wyliczone i nie chcę za bardzo kupować też więcej. Jeszcze tylko sprawdzę. Nie mamy w ogóle starfruitów. Nie, wait. Nie, mamy 207. To wiecie co, ja nawet nie wiem, czy to 207 nie jest tutaj w skrzynce, więc byśmy to od razu zasadzili chyba. Ale to na pewno nie będzie, to na pewno nie jest 207. Chociaż poczekajcie, mamy 125. Poczekajcie, zaraz zobaczymy, bo może się okazać, że nie będziemy musieli lecieć. Szkoda, że nie mam tu wiecie co Seedmakera, bo jakby mi kilka brakowało, to można by spróbować zrobić. No, ale to chyba będzie koło 200, ponad 200 chyba. No dobra, 102 i 90, 198. Dobrze policzyłem, chyba dobrze policzyłem. Tak, czyli dobra, czyli to jest 198. Dobra, kawa mi się skończyła, trzeba się napić.
No dobra, wiecie co? Trochę jestem happy, że tak się tutaj zrobiło. Zostało mi 15, ale wszystko jest zasadzone, raczej na pewno. Dobra, więc 13 dni Ancient Fruity, widzę, że tutaj też jeden dzień, więc... Wiecie co, tak na dobrą sprawę to moglibyśmy pójść spać tutaj. Ale z drugiej strony, no jednak chyba wolę wrócić i zasadzić. Zresztą pamiętajcie, że my mamy jeszcze i tak do wrzucenia nawóz. Speed grow na to, co zasadziliśmy dzisiaj, więc no dobrze by było, żebyśmy wrócili. Ale wydaje mi się, wiecie co, że ja już tutaj chyba dzisiaj nic więcej nie zdobędę. Największym plusem to jest oczywiście to, że miałem nasiona zostawione, więc tutaj będzie trzeba po prostu dokupić kolejne 198 sztuk, żeby to było i żebyśmy to po prostu mieli. Dobra, więc wracamy. Mam 15, wiadomo, dlatego, że chcę to mieć jakby policzone. Dobra, widzę, że tak, tutaj nam się też wszystko ładnie zrobiło, więc odstawmy to, plus Caper Bar, niestety jedna sztuka. Zostawmy złote kokosy i to. No jeszcze kilka geod mamy, no ale cóż. No dobra, kości to standardowo wrzucam tutaj, łącznie z węglem. Co my tu jeszcze mamy? A, wróć, nawozy to nie tutaj, nawozy to miały być w tej skrzyneczce. No i teraz kwestia jest następująca. Mam 39 deluxe speed growów, więc to by trzeba było użyć, bo tutaj no niestety, ale kwestia jest czasu. Oczywiście pojechałem o jedno za dużo, ale na szczęście mamy jeszcze dwa. Chociaż szkoda, że te dwa tylko. No dobra, więc słuchajcie, w chwili obecnej, no my tutaj już nic więcej tak na dobrą sprawę nie zdziałamy. Wszystko jest zrobione, jeszcze ewentualnie, wiecie co, wejdę sobie na chwileczkę do zwierząt i zobaczę, jak to tam wszystko wygląda. Jest git. Więc słuchajcie, teraz jest kwestia tylko taka. Zbieramy na kolejne tutaj porcje kegów. Właściwie to jeszcze jednego kega mogę zrobić. Teoretycznie wiecie co, jeżeli brak mi jakiegoś surowca, to ja mogę sobie, nie tutaj, to ja mogę sobie ten surowiec kupić u Clinta, bo wszystkie surowce są dostępne, co prawda one teraz chyba będą trochę droższe w tym drugim roku, w tym pierwszym roku są trochę tańsze. No ale... Wiecie, no jest jak jest, nie? Dobra, tutaj nam się wszystko zrobiło, także mamy wszystkie majezony, wszystko się na bieżąco przerabia. Jeszcze zaraz, wiecie co, bym skorzystał z chęcią z komputerka, bo trzeba byłoby zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, tutaj sery nam się fajnie robią. Struś jest mały, więc jeszcze jajek nie daje, ale myślę, że na spokojnie tutaj strusie sobie przerobimy. Sprawdźmy jeszcze slimy. Bo wydaje mi się, że one coś tam nam mogą dawać, chociaż nie ukrywam, że bardziej wolałbym Tiger Slime tutaj mieć. Ile to jeszcze? A, nawet nie mam pokazane ile. To wiecie co, czekajcie, mogę w sumie, mam chyba jeszcze trochę slime'ów, więc można by je wrzucić. Snowjump zostawmy jeszcze. Powinienem mieć tu jeszcze 247, to bierzemy te 200 i włożymy do Slime Pressa. Dobra. Dobra. 20 godzin, czyli w następnym odcinku mniej więcej powinny nam się tam gdzieś koło południa zrobić. A te nie wiem, ile będą nam rosły. W sensie się wykluwać. Nie mam zielonego pojęcia. Generalnie co do tej szopy, to pamiętajcie, że my mamy też teraz tą małą podstawową. Więc tutaj też trzeba byłoby dokonać w przyszłości upgrade'u. No ale dobra, wydaje mi się chyba, że słuchajcie, wszystko zrobiliśmy, co dzisiaj mieliśmy do roboty. Ja już tutaj więcej, jak już mówiłem wcześniej, nie ogarniemy, nie ma takiej opcji. Możemy w sumie sprzedać jeszcze ewentualnie to, mógłbym sprzedać w sumie jeszcze trochę win, tak na dobrą sprawę, bo słuchajcie, mamy ich sporo. Chciałbym mieć tak ze 2 miliony i obraziłbym się. Jak widzicie, Ancient Fruit Wine'a mamy naprawdę tutaj bardzo duże ilości. Szkoda, a tak mogę wziąć. Dobra, to wiecie co, zrobimy tak. Ja sobie zostawię 300 win tutaj, 100 tych może zostawić, a resztę po prostu sprzedamy, bo
ja i tak nie jestem, słuchajcie, w stanie ich postarzyć. Znaczy, jestem w stanie, tylko że no mamy trochę za mało możliwości postarzania i trwa to naprawdę długo, więc 771 tysięcy. Nie wydaje mi się, żebyśmy wbili 2 miliony. Nie wydaje mi się. Co ja mógłbym tutaj jeszcze sprzedać? Właściwie to mamy też kupę miodu, którego moglibyśmy się pozbyć. Ale z drugiej strony może niech ten miodek nam tutaj zostanie. No dobra, połóżmy się spać i zobaczmy, ile nam tutaj hajsu wpadło, ale nie wydaje mi się, żebyśmy wbili te 2 miliony. Chociaż, nie, dobra, jest szansa, bo jest 780 tysięcy, a my mieliśmy 1 200 tysięcy. Więc powinno się udać wbić 2 miliony. Mamy 2 miliony na koncie? Oh, come on! Tak nam mało brakuje, ale słuchajcie, nasz total earrings to jest 6 222 tysiące. Nie dam rady wbić 10 milionów do końca pory roku. Niestety, szkoda. Chociaż mamy jeszcze w sumie ten olej truflowy i to dosyć dużo ilość. Więc może, bo słuchajcie, tutaj jest osiągnięcie za... A nie, już mam to osiągnięcia wszystkie. A to ja nie pamiętam, czy skąd ja, gdzie było jakieś 10 milionów. No nieważne. W każdym razie, ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Także miłego piątku wam życzę. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.